Przedszkolaki wspólnie z rodzicami na zaimprowizowanej scenie w holu szpitala wystawili krótki, ale bardzo sugestywny spektakl. To właśnie dzieciaki przekonywały w nim dorosłych, by ci rozstali się z nałogiem. Ja, tata, uroczyście ślubuję, że odrzucę papierosa, który mnie tu. I ja, mama, ślubuję też, że papierosa wyrzucę precz. Podczas organizowanego wspólnie przez Bełchatowski Szpital i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Światowego Dnia Bez Papierosa można było uzyskać wsparcie i informacje, dlaczego palenie jest tak bardzo szkodliwe. Właściwie wszyscy wszystko wiemy, a jednak ciągle ta liczba osób czynnych palaczy jest taka duża. No dlaczego nie należy palić? No przede wszystkim dlatego, że nic dobrego nie wynika z tego nałogu palenia dla naszego zdrowia, dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 substancji trujących, związków takich jak cjanowodór, nikotyna i różnego rodzaju inne związki chemiczne, które źle wpływają na nasze zdrowie, na nasz rozwój. Również na rozwój młodego człowieka, a nawet takiego, który jeszcze jest w łonie matki. Wiadomo, że dziecko urodzone przez kobietę palącą ma niższą wagę urodzeniową, może urodzić się wcześniej, poza tym źle się rozwija. Nawet w przyszłości, w wieku starszym, kiedy już chodzi do szkoły, też ta jego dojrzałość szkolna może nie być taka jak dziecka urodzonego przez mamę niepalącą. Często palenie tytoniu jest też w obecności małego dziecka jest też przyczyną tak zwanej śmierci łóżeczkowej. Czyli wszystko jest niby bardzo dobrze i nagle okazuje się, że dziecko umiera. Tą przyczyną jest też zatrucie dymem tytoniowym. No, cała masa różnych wszelakich chorób. W tym roku, czyli ten rok 2019, jeśli chodzi o ten Światowy Dzień Bez Tytoniu, to Światowa Organizacja przyjęła tytoń, a choroby płuc. Czyli wszelkiego rodzaju, nie tylko nowotwory płuca, ale również choroby przełyku, choroby krtani, choroby dróg oddechowych, no w konsekwencji, które później rokują bardzo, bardzo źle im też te właśnie nowotwory. Ale to nie tylko nowotwory płuc, to są zawały, to są udary, to są wszelkiego rodzaju nowotwory jeszcze innych narządów. To jest również zaburzona percepcja, to jest również niedotlenienie organizmu. No bo wiadomo, że jeżeli tak bardzo często inhalujemy się tym dymem tytoniowym zawierającym tlenek węgla, no to nasz organizm jest tak jakby zatruwany czadem. Właśnie teraz robimy te badania tutaj za pomocą smokolajzera, które wykazuje, jak bardzo jest niedotleniony organizm. Poza tym, no, zaburzenie smaku, zaburzenie węchu, czyli nie mamy też tych przyjemności takich jakby chociażby ze smakowania dobrych, miłych, fajnych rzeczy, a dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, więc może też zamiast dymka i papierosa spróbujmy kawałek dobrej czekolady i poczujmy smak. Może to jest właśnie ten dzień, kiedy należy podjąć taką decyzję i zerwać z tym nałogiem. Dzisiaj można było również zbadać ciśnienie krwi. Była również prowadzona akcja informacyjna Czyste Dłonie. Oczywiście staramy się wykorzystać jak najlepiej te działania profilaktyczne, które prowadzimy wspólnie od wielu lat z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie. Korzystając z tej okazji propagujemy też higienę rąk, dlatego że 5 maja obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk. Korzystając z tej okazji właśnie mówimy pacjentom i osobom tutaj dzisiaj zgromadzonym, dlaczego tak ważna jest higiena rąk i jak prawidłowo je dezynfekować. Z porad i badań skorzystało dzisiaj około 100 osób.